Hej, hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na test kolekcji z Biedronki. Nowej kolekcji z Biedronki, grudniowej kolekcji z Biedronki, sylwestrowej, karnawałowej, świątecznej. Jeżeli jesteście ciekawi, co nowego pojawiło się, jakie są nowe perełki, a wydaje mi się, że te kosmetyki mają duży potencjał, żeby takimi perełkami się stać. Jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dalej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam Was do zostawienia subskrypcji, brania udziału, kochani, w różnego rodzaju rozdaniach na moim kanale w grudniu. Dla tych, którzy są nowi, bo wiem, że te kolekcje z Biedronki sprawiają, że dużo nowych osób mnie zaczyna oglądać. W grudniu na moim kanale, oglądając różne filmy, w trakcie filmów można napotkać na rozdania. Są to nieoznaczone filmy, więc trzeba po prostu oglądać te, które Was ciekawią. Oczywiście, jeżeli ten film będzie Wam się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górze oraz oczywiście komentowania, jeżeli tylko będziecie mieli na to ochotę. Nie przedłużając, zaczynajmy. Znaję się Wam szczerze, że zaczynam nagrywać ten film drugi raz. Ponieważ nałożyłam dzisiaj mieszankę dwóch podkładów i o ile ona na żywo wyglądała w miarę okej, o tyle, słuchajcie, w kamerze to był jakiś dramat i zaczęłam już testować korektor pod oczy i stwierdziłam, że nie wytrzymam, muszę, słuchajcie, ale to muszę zmyć tamten podkład, bo po prostu wyglądało to tragicznie i nałożyć go od nowa, więc przyznaję się, jakby korektor jest już ruszony, natomiast powiem Wam szczerze, że na tamtym podkładzie to nic nie było widać i nawet do końca nie wiem, jak on się będzie prezentował na twarzy, więc zaraz go przetestujemy. Ale zanim, ponieważ nie chcę zrobić znowu gafy jak ostatnio, że coś tam nie doczytałam i źle Wam powiedziałam, więc wchodzę sobie na Instagrama Belle i o tej kolekcji mamy tak. Niech żyje bal, a właściwie napisane tak. Niech żyje bal. Witajcie w magicznym świecie świąteczno-karnawałowej ekstrawagancji. Z dumą prezentujemy naszą najnowszą kolekcję kosmetyków, która zachwyca niezwykłym połączeniem złota i kobaltu. I rzeczywiście, słuchajcie, bo nie pokazałam Wam jeszcze, ta kolekcja prezentuje się bardzo ładnie i jest połączeniem złota i kobaltu. Naprawdę przepięknie to wygląda. W skład kolekcji, tak w ogóle szybko Wam powiem, wchodzi właśnie korektor pod oczy, o którym Wam mówiłam, że już go tam macnęłam, ale zaraz go dobrze przetestujemy, bo nie mam pojęcia, jaki on jest, szczerze mówiąc. Dwa cienie metaliczne w płynie. Bardzo się cieszę, bo już kończą mi się moje metaliczne cienie w płynie z marki Belle, a ja je bardzo lubię, więc mam nadzieję, że te też będą super i będę miała kolejne. Wchodzi przepiękny liner z taki czarny ze srebrną drobiną. Dzisiaj go na pewno użyjemy, zobaczymy, jak on się będzie prezentował. Widzę, że jest jakiś problem z ostrzeniem się kamery. O, jest, wyostrzyła się. I słuchajcie, wchodzi jeszcze w skład kolekcji maskara do rzęs, która ma być jaka? Wydłużająco podkręcająca. Więc sprawdzimy sobie również tą maskarę. Bardzo się cieszę, bo ta kolekcja jest trochę inna niż poprzednie. Kręci się wokół oczu. Mamy tutaj totalny fokus na spojrzenie, na makijaż oka, tak? Mamy korektor pod oczy i wszystkie produkty na oko, tak? Pod oko, na oko, więc bardzo mi się to, powiem Wam szczerze, podoba. A, i jeszcze wiem, co chciałam powiedzieć a propos tego złota i kobaltu, słuchajcie. Szkoda, wiecie, czego mi brakuje w tej kolekcji? No bo tak, złoty cień mamy, taki złoto-brzoskwiniowy, zaraz Wam pokażę, tak mi się wydaje przynajmniej. Mamy przepiękny ten czarno-srebrny liner. Szkoda, że na przykład w tej kolekcji takiego złota i kobaltu nie pojawił się taki na przykład kobaltowy liner ze złotą albo srebrną drobiną. Myślę, że to by była też magia. Szkoda, ale rozumiem, no bo wiadomo, czarny jest bardziej chodliwy, tak? Więcej z nas użyje czarnego nawet na co dzień, nawet ze srebrną drobiną, niż samego w sobie kobaltu. Produkty te zostały stworzone po to, aby ten nadchodzący świąteczny czas był naprawdę wyjątkowy. Zanurz się w luksusie i blasku naszego karnawałowego makijażu oczu, gdzie brokat zamienia zwykłe spojrzenie w magię. Mam nadzieję, że dzisiaj brokat moje spojrzenie zmieni w magię, bo po prostu powiem Wam szczerze, że dzisiaj jest wszystko na nie. I podczas nagrywania, i podczas makijażu nic mi się nie podoba, nic mi nie wychodzi, więc mam nadzieję, że przynajmniej ta kolekcja będzie udana i ten makijaż oczu mi dzisiaj wyjdzie. A propos, słuchajcie, korektora, bo od niego oczywiście zaczniemy, dlatego że nie mam przypudrowanego obszaru pod okiem, ani nie mam na tym obszarze korektora. Jest to korektor rozświetlająco-wygładzający pod oczy, zawiera składniki zapewniające efekt soft focus, rozświetlenie okolicy oka oraz optyczne wygładzenie cery. Jego formuła nawilża i uelastycznia skórę, posiada certyfikat PETA, wszystkie chyba te produkty posiadają certyfikat PETA, brawo. Jeżeli chodzi o konsystencję tego produktu, bo tak jak Wam powiedziałam, ja go
już na sekundę pod okiem miałam, dosłownie na sekundę, i robiłam jego swatcha. Teraz Wam też oczywiście zrobię swatch i pokażę, jak on się prezentuje. I tak, słuchajcie, ten produkt ma żółto-beżowy odcień. Bardzo proszę. Tutaj na palcu. Krycie, bym powiedziała, że może mieć on takie średnie do pełnego, bo wydaje się on być bardzo dobrze napigmentowany i ma bardzo kremową formułę. Obawiam się tylko, że on będzie obecnie dla mnie za jasny, jak mam być szczera, bo nawet na tej dłoni prezentuje się mocno jasno, więc tego się trochę obawiam, no ale trudno, przeżyjemy, zobaczymy, jak formulacja, może będzie ok. Nałożę go chyba w sumie na gąbeczkę, wiecie, od razu, tak jak go zaczęłam aplikować przed chwilą, nagrywając ten film, to był jedyny produkt, który zaczęłam aplikować. Nałożę go na gąbeczkę i nałożę go pod oko. Specjalnie, słuchajcie, pudrowałam sobie twarz, wiecie, tak gdzieś do tej okolicy, żeby tutaj pod okiem nic się nie zadziało, ale spójrzmy. Ojej, on jest mocno, zobaczcie, za jasny dla mnie. Mocno za jasny. Klepuję go specjalnie, słuchajcie, palcem, bo jakoś mi tak wygodniej niż tą gąbeczką. Tutaj, wiecie, dotrzeć tak, żeby nie rozwalić sobie makijażu w koło, bo i tak on jest dzisiaj średnio udany. Średnie krycie, ale bardzo ładnie wyblurowana okolica Doliny Łez. Mam nadzieję, że to widzicie, jak patrzę na wprost, że tutaj mam zdecydowanie bardziej widoczne to zasinienie i tą Dolinę Łez niż po drugiej stronie. Przynajmniej na żywo jest to bardzo widoczne. Nie wiem, jak w kamerze. Dołożę go sobie, ale mam jeszcze ten pędzelek dwustronny z Hebe i myślę, że nim będzie też wygodnie się aplikowało taki korektor, bo on jest właśnie do korektora pod oczy. Ono, to był dobry pomysł. Powiem Wam, że ładnie ten korektor się łączy nawet z produktami, które już gdzieś na twarzy mam, więc można go dołożyć na pewno do skończonego już makijażu. Krycia pełnego on nie będzie miał, będzie miał takie średnie krycie. No on jest dla mnie mocno za jasny, bo teraz no to mam takie piękne, białe podkówki pod okiem. Dlatego ja sobie zaraz to przypudruję i wiecie, tak postaram się wyrównać pudrem, żeby nie wyglądać jak duch biały, bo ja jeszcze dzisiaj poza tym filmem chciałam dla Was nagrać Mierzymy dwa. Kolor to jedna rzecz, a drugim takim moim małym problemem jest to, że on wolno zastyga. I z jednej strony to jest dobre, bo możemy go właśnie mocno sobie dopracować, czy palcem, czy pędzelkiem, czy gąbeczką, ale ja go cały czas czuję pod okiem. Zaraz zobaczymy, czy on zastygnie, natomiast trzeba go już przypudrowywać, dlatego że już się zbiera w załamaniach. Nawet nie takich dużych zmarszczkach, bo ja tu jakichś zmarszczek pod okiem dużych nie mam, natomiast mam załamania. I już w tych załamaniach ten produkt mi się zebrał, więc to jest dla mnie jakiś taki minus. Nie przedłużając, żeby ten film, wiecie, nie trwał godzinę na temat produktu pod oko, ja sobie poza kadrem go doklepię, jakby to nie brzmiało, przypudruję i wracam do Was z testem pozostałych kosmetyków. Doklepany, muszę Wam powiedzieć, że ogólnie tragedii nie ma, nawet ładnie to wygląda. Ładnie wygląda, jeśli chodzi o właśnie to takie blurowanie. Ja bardzo lubię taki efekt soft focus w korektorach. Natomiast czy to będzie mój ulubiony korektor? Szczerze mówiąc, chyba nie. Bo ja nie lubię takiej formuły, nie lubię tego sposobu jednak aplikacji. Wolę, wiecie, o takie korektory tradycyjne. Wolę, po prostu wolę. Ten też czuję pod okiem. To mnie trochę drażni, nie do końca mi się to podoba. I też wiecie, co mnie denerwuje, to od razu Wam powiem, to, że on właśnie bardzo wolno zastyga, przez co wchodzi w te załamania i trzeba się naprawdę trochę napracować, żeby go ładnie przypudrować, a i tak, zobaczcie, mi się pozbierał w załamaniach pod okiem. Więc tak, nie jest to dla mnie najfajniejszy korektor, jaki kiedykolwiek z Belle miałam, ale korektor korektorem. Czas moim zdaniem teraz na prawdziwe hity tej kolekcji i coś, co mam nadzieję, że po prostu będzie takiej samej jakości, jak były zawsze do tej pory te produkty, bo jeżeli tak, to będą to hity. I słuchajcie, długotrwałe cienie do powiek, do oczu wpłynie. To jest produkt, który w Belle w wielu kolekcjach się pojawia. Ja te produkty zawsze kochałam, ubóstwiałam, naprawdę je denkuję, zresztą widzicie to w moich denkach. I uważam, że są jednymi z lepszych na rynku. Nie piecze mnie po nich powieka, zazwyczaj też bardzo ładnie się utrzymują cały dzień. I tym razem Belle wyszło znowu z dwoma kolorami,
Trochę powiem Wam szczerze, podobnymi do poprzednich kolekcji. Pamiętam, z 2 lata temu był tak przepiękny odcień. Szkoda, że teraz tego nie powtarzają z dropinkami. Teraz raczej idą w ostatnim czasie w metaliczne odcienie błysku. Okej, to też jest fajne. Szkoda, że tam tego już więcej, znaczy można to dostać na stronie Bell. Nam często można kupić te kolekcje limitowane, ale szkoda, że właśnie w tych nowych kolekcjach nie wychodzą z takimi produktami. Natomiast te też mają bardzo ładne odcienie i zaraz Wam pokażę. Co my mamy o nich napisane? Już przy pierwszej warstwie zapewniają intensywny kolor i krycie, kremowa konsystencja ułatwia pracę i idealnie się rozciera. Posiada certyfikat PETA. To wszystkie produkty będą miały ten certyfikat PETA. I mamy 2 odcienie. Jeden jest taki, tak jak Wam mówiłam, o tak Wam pokażę już. Brzoskwiniowo-złoty, który mi się bardzo podoba i to myślę będzie cień, który ja będę katowała na co dzień. O, teraz chyba w miarę wyostrzyło. I drugi odcień jest już bardziej bordowy. One mają jakieś nazwy. 2 Rosy i 1 Sparkly, tak? Sparky. Nie Sparkly, tylko Sparky, a tu Rosy. Rosy jest takie czerwone. Takie trochę różowo-czerwone, trochę ceglaste. Taki jesienny kolorek, ale też myślę, że może bardzo ładnie na oku wyglądać. I już Wam pokazuję, jak one się prezentują na swatchach, bo to jak one prezentują się w opakowaniu to jedno, a jak na swatchu to drugie. Tak, słuchajcie, ta jedynka, ona będzie w różowe też tony. Taka brzoskwiniowo-różowa ze złotem. Myślę, że to już widzicie. Nie jest to typowe złoto. To tutaj się trochę pomyliłam. Bardzo ładny odcień, taki typowo mój. Uwielbiam takie odcienie na powiece. A drugi odcień jest, tak jak mówiłam, taki ceglasty bardziej. Trochę mniej mi się podoba, szczerze mówiąc, trochę jest mniej w moim stylu, ale jak najbardziej go dzisiaj użyjemy i uważam, że też można nim wyczarować bardzo fajne makijaże. O, zobaczcie. One są typowo metaliczne, nie mamy tutaj brokatu. Jeżeli chodzi o formułę, zapewne będzie zastygająca. Jak tu użyć tych cieni dzisiaj, bo mamy jeszcze liner do wykorzystania i linerem sobie poprawię te kreski, które gdzieś tam zaczęłam dzisiaj robić. Natomiast tak, zaczniemy od tego ciemniejszego cienia na zewnętrzny kącik. Sobie go nałożę i tak się zastanawiam, czy go nałożyć od razu z aplikatora. A dobra, trudno. Raz się żyje i zaraz będę rozcierała sobie go. A czy ja się Wam nie zasłaniam? I zaraz będę go rozcierała pędzelkiem. Łatwo się rozciera, to na pewno trzeba przyznać. I te cienie ogólnie mają to do siebie, że one się łatwo blendują. Tutaj mnie to nie dziwi, bo tak jak Wam mówię, jak testuję te kolekcje z Biedronki, to te cienie gdzieś tam się często przewijają i jeśli chodzi o jakość, to zauważyłam, że one mają jakość taką samą. One nie są tak w 100% napigmentowane po rozstarciu. One trochę, tak jak widzicie, wytracają kolor i wytracają taką mocną metaliczność. Ja najbardziej lubię te cienie nakładać palcem na całą powiekę i wklepywać. Wtedy ta metaliczność jest bardzo mocna, jest zachowana. Natomiast tak jak chcę dzisiaj 2 takie cienie połączyć, no to ten ciemniejszy sobie specjalnie właśnie położyłam, rozcierając tutaj na zewnętrzny kącik. Zaraz zobaczymy z tym jaśniejszym, jak go po prostu nałożymy, wiecie, centralnie z aplikatora, wklepiemy palcem, jak on będzie się prezentował, bo one zazwyczaj wtedy lepiej się prezentują. Natomiast ten, no, musiałam rozetrzeć, żeby go przetestować. I też on nie wygląda źle, żeby była jasność, bo to nie o to chodzi. Natomiast po prostu, tak jak mówię, wydaje mi się, że one najlepiej wyglądają nałożone i wklepane palcem. Ja go sobie w sumie też nałożę na dolną powiekę. To chyba był zły pomysł, żeby w ten sposób go nakładać. Ale nic, mam pędzelek i sobie to rozetrzemy. Okej, zobaczcie. Chwila roboty i jest bardzo ładnie rozstarty. To jest naprawdę duży plus tych cieni z Bell, że one się bardzo szybko rozcierają. Ja bardzo za to je lubię. Naprawdę bardzo za to je lubię, że one przepięknie i szybko się rozcierają i nie musimy godzinami się nimi bawić. Zobaczcie, one już zastygły. No tutaj też była grubsza warstwa, ale są zastygnięte, więc one zastygają na powiece i dzięki temu też są trwałe. Teraz skończę sobie poza kadrem, myślę, drugie oko, żeby było szybciej, łatwiej i żeby ten film nie wiadomo ile nie trwał. A teraz nałożymy sobie ten 01 Sparkly na powiekę tutaj, tak jak Wam mówiłam, z aplikatora od razu i wklepiemy sobie go palcem.
O, ładnie się prezentuje, spójrzcie, podoba mi się. Natomiast to nie jest taki bardzo, bardzo mocny błysk. Myślałam, że to będzie, szczerze mówiąc, jeszcze coś mocniejszego, szczególnie, że mamy ten sezon świąteczno-sylwestrowo-karnawałowy, że tu będzie, wiecie, takie boom brokatowe, boom z błyskiem. Natomiast tu, jak widzicie, mamy bardzo ładny metaliczny cień, ładny odcień tego cienia, bardzo mi się ten odcień podoba. Natomiast no to nie jest takie... Wow, to nie jest taki mocno brokatowy efekt, to jest taki delikatnie metaliczny. Ale ładnie to wygląda, nie powiem, że to brzydko wygląda, bo bym skłamała. Bardzo ładnie się połączyły te cienie i jak widzicie, wklepany moim zdaniem uzyskał, wklepany palcem uzyskał o wiele większą metaliczność. Prezentuje się to całkiem ładnie, więc ja teraz szybko uciekam, robię drugie oko i za chwilę do Was wracam. I wyblendowany i skończony makijaż oczu wygląda tak. Wygląda delikatnie, prawda? Myślałam, że będzie to większe takie uderzenie sylwestrowej mocy i jakiegoś brokatu, a nie wygląda to tak, tak mocno. Bardziej bym to powiedziała, nawet może być makijaż na co dzień. Z jednej strony to dobrze, no bo te produkty w Biedronce, kiedy kupujemy, rzadko chcemy, żeby one były tylko i wyłącznie sylwestrowe czy jakieś imprezowe. Często chcemy, żeby one były po prostu użytkowe. I tu jak najbardziej te cienie będą użytkowe. Ja je na pewno będę używała do pracy, bo one dają efekt bardzo ładnego, delikatnego, metalicznego koloru. Trochę mnie zawodzą. Troszeczkę, bo spodziewałam się czegoś odrobinę więcej, jeśli mam być szczera. W sensie spodziewałam się trochę odrobinę więcej blasku po prostu, a tu mamy taką typową metaliczność, natomiast one są bardzo trwałe, bo mam mokrą chusteczkę i zobaczcie. Ja naprawdę muszę się mocno natrudzić, żeby je ściągnąć z tej dłoni, więc jeśli chodzi o trwałość, myślę, że tu będą... super. Jeśli chodzi o Sylwestra, czy jakieś święta, czy jakieś imprezy, ja bym coś dodała jeszcze do tego makijażu bardziej błyszczącego, bo ja po prostu jestem sroką, ale jeżeli lubicie takie właśnie bardziej stonowane, metaliczne cienie, no to myślę, że te będą się Wam podobały. Co dalej? Słuchajcie, dalej czas na liner. Liner, który, no ten to prezentuje się, muszę Wam powiedzieć, mocno imprezowo-sylwestrowo, bo zobaczcie. No tu mamy mocną srebrną drobinkę na czarnej bazie. Przepięknie to wygląda. Mam nadzieję, że też tak pięknie będzie wyglądało. O nie, nie będzie tak pięknie. Wiecie dlaczego? Bo chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że to będzie czarny liner z mocną srebrną drobinką. A to jest, zobaczcie, przezroczysty liner z czarną srebrną drobinką. I ja takich linerów nie lubię za bardzo, bo mi się nimi ciężko pracuje. Na przykład kreski nimi za bardzo nie lubię robić. One fajnie się, wiecie, do czego nadają, żeby na przykład jak zrobicie smokey eye, to wziąć sobie ten pędzelek i tak po całej tej ruchomej powiece, czy tam punktowo nałożyć po prostu centralnie ten liner, tak? Żeby to był taki brokat. Natomiast jeżeli chcemy nim narysować kreskę, to ja się, znając życie, zaraz umorduję, no bo ten pigment, tego pigmentu właściwie nie ma, a ułożenie tak ładnie tych wszystkich drobinek, żeby dawał ładny efekt kreski, jest bardzo ciężkie. Chyba że będziecie go sobie używały na czarny liner bądź też czarny cień, którym zrobicie kreskę i dopiero na ten cień nałożycie ten glitterowy, wtedy efekt będzie piękny. No ale dobra, nie narzekajmy, tylko próbujmy zrobić z tego kreskę brokatową, błyszczącą. Nawet nie ma tragedii, natomiast no to nie będzie, wiecie, taka kreska napigmentowana. Czegoś innego się po prostu spodziewałam. Obstawiałam, że to będzie po prostu liner z kolorem, a właściwie co o nim jest napisane? Bo ja tutaj Wam o wszystkim opowiadałam, a o tym nie. Brokatowy tusz do kresek, 90% składników pochodzenia naturalnego, bezpieczny w użytkowaniu również przez osoby noszące szkła kontaktowe. Aha, tyle. No dobra, czyli to nie jest jakiś mój błąd, niedoczytanie. Ale no, rozumiem, to miał być tego typu produkt, który miał mieć inne zadanie i nie miał mieć za zadanie pełnego mieć krycia, tylko miał być takim właśnie brokatowym akcentem. Wklepuję go, słuchajcie, na całą powiekę, a co tam? Co prawda przyciemni mi ten makijaż i trochę mi nie pasują w takim wypadku do takiego
efektu te czarne drobinki, chyba że miałabym smoki, to wtedy by to super wyglądało, no ale co tam, to jest tylko makijaż i tak się za chwilę to zmyje. Efekt mnie powala? Nie, szczerze mówiąc nie. Kurczę, no, powiem wam, że nie podoba mi się za bardzo ten makijaż oczu. Jak zazwyczaj te makijaże oczu w biedronkowych kolekcjach są po prostu oszałamiające, piękne i wyjątkowe, tak tym razem takie mam. Wiecie, da się, to są fajne produkty, nimi da się wyczarować fajne make-upy. One są fajnie zadaniowe, zresztą to zaraz wam powiem wszystko w podsumowaniu, co ja myślę, natomiast chyba czegoś innego się spodziewałam, szczerze mówiąc. Wklepałam w końcu i tak ten brokatowy tusz do kresek na całej powiece, bo powiem wam, że te kreski średnio wyglądały. Myślę, że tu tak jak mówię, na jakimś innym cieniu to by mogło dać fajny efekt. Dobra, ostatnia rzecz, czyli maskara. Produkt dostępny w kolorze Black Glam. Obłędnie podkreślone rzęsy, intensywnie czarna formuła nada twojemu spojrzeniu głębi i tajemniczości. No mam nadzieję, że to będzie jakiś hit. Jak widzicie, jest jeszcze zapieczętowana. Tu wam pokazuję, jak ona się prezentuje. Nie wiem, jaką ona ma szczoteczkę, ta maskara, a jestem bardzo ciekawa. Silikonowa szczoteczka, taka. Silikonowa, prosta, taka stożkowa. Nie lubię do końca silikonowych szczoteczek, ale niektóre potrafią dawać niesamowity efekt na rzęsach, więc może i ta będzie taka super. Ona ma przede wszystkim wydłużać i podkręcać rzęsy. Jedna warstwa wygląda tak. Nie jest źle, nie? Ale szału też nie ma. Powiem wam, że na razie to ona mocno skleja rzęsy i jest ciężko je wytuszować tak, żeby się nie skleiły. Jak widzicie, te się już skleiły. Ładnie wydłuża, to na pewno bardzo mocno wydłuża. Podkręcać też fajnie podkręca, natomiast skleja też rzęsy. To może być to, że ta maskara jest dopiero otwarta i ona jest jeszcze dosyć mokra, trzeba poczekać, aż ona zgęstnieje. Ale rzeczywiście daje znać, że skleja rzęsy dość mocno i ja muszę zaraz jeszcze popracować nad tym, żeby je rozczesać, żeby nie mieć, wiecie, takich posklejanych pajączków, bo ja takiego efektu nie lubię, więc tuszuję drugą stronę i wracam do was. I tak prezentują się, słuchajcie, rzęsy wytuszowane. Jest okej, ale może będzie lepsza, jak trochę zgęstnieje. Bardzo ładnie wydłuża, to na pewno. Ładnie podkręca rzęsy, natomiast mało pogrubia. Ja bym ją połączyła jeszcze z jakąś pogrubiającą maskarą, bo ja lubię, jak jednak mam wachlarz rzęs, a nie, wiecie, mniej, mało objętości, a mocno wydłużone. Ale jeżeli ktoś ma na przykład bardzo dużo swoich rzęs, a za to krótkich i zależy mu tylko stricte na wydłużeniu i podkręceniu, no to myślę, że ta maskara będzie fajna. Podsumowując, bo tak się już prezentuje skończony makijaż i wszystko przetestowaliśmy z tej kolekcji, muszę wam powiedzieć, że trochę chyba jestem zawiedziona. Chyba trochę więcej się spodziewałam po tej kolekcji, jeśli mam być szczera. Żeby było jasne, te produkty są dobre. Nie widzę tu takiego bubla, wiecie, całościowego, że tutaj totalnie coś mi się nie sprawdza. Nie. Natomiast nie są to do końca produkty, których się spodziewałam, których oczekiwałam, więc to jest bardziej jakieś moje wyobrażenie kontra rzeczywistość. I to mnie tak trochę chyba wybiło z rytmu. Natomiast sama kolekcja w sobie nie jest zła. Zaczynając od początku, korektor pod okiem to nie jest typ korektora, który ja po prostu lubię. On jest po pierwsze dla mnie za jasny. Ale no to wiecie, robiąc jeden odcień korektora, trudno trafić, żeby on dla każdego był dobry. Więc tutaj jakby, no to nie jest wina w sumie korektora, bo wiele z was, z nas Polek jest jaśniejszych niż ja w tym momencie, więc no jakby kolor to kolor, tak? To nie jest wina. Bardziej powiem wam, że nie podoba mi się do końca jego konsystencja. On naprawdę ładnie rozświetla i wygładza skórę pod okiem, natomiast on wolno zastyga i dla mojej cienkiej skóry pod okiem on jest trochę za ciężki. On mi po prostu powchodził w załamania i o ile bardzo ładnie tutaj o tą strefę doliny łez wyblurował, rozświetlił, to o tyle na przykład tutaj już przy linii rzęs, tak, troszeczkę wyżej, o w tym miejscu nie wygląda on zbyt ładnie, bo rzeczywiście podkreśla nawet drobne załamania. Nie do końca mi to odpowiada w nim, więc daję znać, jeżeli lubicie takie mokre formuły, bo są osoby, które lubią mokre formuły korektorów, typowo rozświetlające, blurujące, o średnim kryciu i właśnie w takiej formie, no to okej, może to będzie korektor dla was, ja natomiast bym sobie go darowała, jeśli mam być szczera.
Idąc dalej, cienie do powiek. Cienie do powiek to chyba ulubione produkty z tego testu moje. Natomiast tu też spodziewałam się większego błysku, jak mam być szczera, bo ten błysk jest. Bardzo ładnie one wyglądają na powiece, ładnie się z nimi pracowało, natomiast to nie jest taki cień, żaden z nich, do powiek, który możemy nałożyć, tak wiecie, szybko, wytuszować rzęsy i mamy sylwestrowy albo świąteczny makijaż. No chyba nie. Tutaj bardziej ten z Eveline, który testowałam z kolekcji Choco Glamour, tamten po prostu robi taki efekt wow na tej powiece, tak? Nakładacie jeden cień, tuszujecie rzęsy i macie ekstra makijaż, ewentualnie bronzer w załamanie, czy jakiś brązowy cień i to super wygląda. No tutaj, szczerze mówiąc, no te cienie aż takiego efektu wow nie robią, ale ładnie się prezentują. Na pewno będę ich używała do codziennego makijażu i uważam, że jeżeli chodzi o codzienny make-up, to one będą świetne, albo dla osób, które po prostu bardzo delikatnie się malują, no to na wyjście też jak najbardziej ok. Lubię formułę, nie szczypały w oczy, przepięknie się blendowały, bardzo ładnie zastygły już na oku, nie zbierają się w załamaniach, jeszcze tak patrzę, nie zbierają się w załamaniach i naprawdę ładnie wyglądają, więc to jest naprawdę hit tej kolekcji. I warto sobie kupić, jeżeli takie cienie używacie. Natomiast tak jak mówię, to nie są cienie takie wow, imprezowe, które zrobią Wam efekt niesamowitego makijażu, że każdy będzie pytał od razu, co macie na powiekach. To od razu Wam mówię, żeby nie było niejasności i nieporozumień. Kolejny produkt, czyli liner. I tu mam problem, słuchajcie, bo ja się spodziewałam, jak ten liner zobaczyłam, że to będzie po prostu magia, że ten liner będzie miał czarną, napigmentowaną podstawę i w nim będą zatopione te drobiny srebrne. Myślałam, że wiecie, ta kreska będzie oszałamiająca, natomiast jak widzieliście po otworzeniu tego produktu, okazało się, że to jest przezroczysty liner z czarno-srebrnymi drobinkami. I ja wiem, jakie jest zastosowanie takich produktów i okej, jeżeli zrobimy czarną kreskę linerem, nałożymy później ten liner albo cieniem i nałożymy ten liner, albo na smoki go nałożymy, tak jak Wam mówiłam, to on będzie wyglądał pięknie i okej, da się go super zastosować w makijażu karnawałowo-świąteczno-imprezowym, ale biorąc pod uwagę, że jest teraz dużo linerów takich czarnych z drobinkami, które są napigmentowane i macie ten efekt jakby po jednym pociągnięciu, to dla mnie wygodniej jest pracować, kiedy ten liner już ma w sobie pigment, a nie bawić się, wiecie, na przykład dwoma linerami, czy cieniami i linerem. I ja jestem minimalistą, jeśli o to chodzi. Ja lubię szybkie rozwiązania w makijażu. Ja nie mam czasu się na co dzień super malować, więc lubię sobie ułatwiać życie. To może być fajny produkt, jeżeli ktoś takiego produktu akurat potrzebował, to jak najbardziej, natomiast no ja bym po niego też po raz kolejny nie sięgnęła. No mówię Wam szczerze, to co myślę, musicie mi to wybaczyć. Całkiem fajnie ten liner wygląda, jak go nałożyłam na ruchomą powiekę, natomiast przeszkadzają mi wtedy w nim czarne drobinki przy takim jasnym makijażu, jak mam dzisiaj, bo te czarne drobinki, wiecie co, mi się kojarzą z usypanym tuszem do rzęs, po prostu. Myślę, że na ciemnym cieniu, czarnym, smoky, wiecie, takim mocno ciemnym cieniu, to by wyglądało po prostu lepiej. Na takim różowym to wygląda trochę jak połączenie srebrnego brokatu z osypaną maskarą do rzęs, więc fajnie to może wyglądać na tej ruchomej powiece, ale no, mi to trochę przeszkadza, więc no nie. I maskara do rzęs. Okej. Ja bym powiedziała, że jest okej. Myślę, że jak ona zgęstnieje, to będzie lepsza. Po prostu ładnie podkręca, ładnie wydłuża rzęsy, czyli robi to, co miała robić. Szczoteczka jest przyjemna, nie drapie mnie w oko, a to jest naprawdę duży plus, bo ja niektóre te szczoteczki silikonowe to po prostu mam ochotę powyrzucać, bo mnie drażnią, bo mnie drapią. Po prostu drapią mnie w jakby oko, ta nie. Ale czy ten efekt rzęs jest też taki zniewalający? Jest okej. Po prostu jest okej. No powiem Wam szczerze, że aż mi źle. Kurczę, myślałam, że to będzie po prostu, że ja tu będę piała z zachwytu. A jest takie, jest okej ta kolekcja. Jakby wiem, że na przykład te trzy produkty, a właściwie wszystkie produkty z tej kolekcji będą miały wielbicieli, ale bywały lepsze kolekcje w Biedronce. Moim zdaniem Belle miała lepsze kolekcje, które po prostu bardziej do mnie trafiały, które były naprawdę niesamowite, a te są takie okej, ale każdy produkt ma swoje
wady i zalety. Tuż do rzęs będę używała. Liner myślę, że gdzieś też tam użyję właśnie przy jakimś smoky, ale korektor na przykład dla mnie osobiście bardzo średni. Przykro mi. Powiem Wam szczerze, że bardzo mi przykro, że tak wyszło, bo myślałam, że to będą same hity. Ale mam nadzieję, że na przykład chociażby to, że liner jest przezroczysty, a nie czarny i ma właśnie srebrno-czarną drobinkę Wam pokazałam i na przykład kogoś ostrzegłam, żeby ktoś właśnie się nie spodziewał czegoś innego. Mam nadzieję, że ogólnie ten film Wam się podobał, że zobaczyliście te kosmetyki w akcji. Wiecie już, czy któreś kosmetyki będą Wam pasowały, czy nie, bo tak jak mówię, każdy z tych kosmetyków na pewno znajdzie swoich wielbicieli i jakby widzę w każdym zastosowanie, to nie jest taki bubel, jak parę razy się trafił, że w ogóle to było dla mnie do kosza i nie wiem, po co to w ogóle było wypuszczone, to tutaj nie. Natomiast tak jak mówię, mnie tak kolekcja aż tak nie porwała i bym spodziewała się czegoś więcej, bo myślę, że potencjał takiej właśnie kobaltowo-złotej kolekcji mógł być bardzo duży, ale tak jak mówię, na pewno znajdzie swoich wielbicieli. Tak jak już mówiłam, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że zostawicie łapkę w górze, zasubskrybujecie mój kanał. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Piszcie koniecznie, co Wy myślicie o kosmetykach z tej kolekcji po obejrzeniu tego filmu. Do zobaczenia, pa, pa!